To ja chciałam się podzielić taką fajną sytuacją, którą miałam wczoraj na zajęciach z pedagogiki. Ogólnie człowiek, z którym miałam te zajęcia, taki fajny zabieg zrobił, taką zabawę, że były krzesełka i brakowało, odsunął po prostu jedno, coś podobnego do zabawy, jak jest na weselach z tym krzesełkiem, jak odsuwamy, tylko tam było cały czas, brakowało jednego. I akurat on zaczynał i ta zabawa polegała na tym, że mówił, że słońce świeci nad tymi, którzy i tam na przykład mówił, mają tatuaż. I tam ci, co mieli tatuaż, to wstawali i szybko znajdowali sobie inne krzesełko. No i to polegało na tym, że jedna osoba zawsze zostawała i musiała być na środku przed wszystkimi i no, kontynuować zabawę. I on się pytał za każdym razem, znaczy za każdym razem, po tej zabawie zapytał się nas, jak się czułyśmy, stojąc na środku przed wszystkimi i nagle musimy coś wymyślić, jakiś tekst. No i wszystkie zaczęły mówić, że się stresowały, nagle nie miały nic w głowie, no, po prostu ze stresu nie wpadało na żaden pomysł, albo po jakiejś dłuższej chwili wpadało dopiero na ten pomysł. I on mówił, że często jest tak w sytuacjach, że my stojąc na środku się stresujemy, zapominamy dużo rzeczy, które chcemy powiedzieć, z tego względu, że od małego, dzięki naszemu szkolnictwu, boimy się odpowiadać, bo boimy się oceny. I on powiedział tak, że zawsze się szło do tablicy i zawsze się szło po co? Po ocenę. I albo byłeś negatywnie oceniony, albo dobrze. Z tego to wynika, że wiele osób po prostu boi się mówić przed tłumem, a mówię to po to, żeby wam w jakiś sposób pomóc, skąd mogłoby się to wziąć, ten strach przed po prostu publicznymi przemówieniami. Chyba wszystko, nie wiem, czy rozumiecie, tak? Więc z tego to się mogło wziąć po prostu, że nasz mózg to tak zakodował, że wychodzimy na środek, od razu będzie jakaś ocena negatywna lub pozytywna.